imię Marta Figas i chodzę do szkoły podstawowej numer 23. Jestem uczennicą klasy 2 D i zaprezentuję wiersz o Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci. Grzesiu, wrzuciłeś list do skrzynki, jak prosiłam? List, proszę cioci, list? Wrzuciłem, ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham? Proszę ciocię, że nie kłamię. Oj, Grzesiu, kłamiesz. Lepiej przyznaj się, kochanie. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta... No to tak tego, nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko i Łódź i ta ulica z numerem i pamiętam wszystko. Że znaczek był z Belwederem i jak wrzucałem ten list do skrzynki, to przychodził też Halinki. Jeden oficer też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. Jechała taksówka i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałam ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia.